10 największych pomników na świecie. Materiał opracowany na podstawie gadżetomania.pl. Wielki Budda z Lushan. Posąg Buddy Vairochana ustawiony w gminie Zakon w powiecie Lushan w prowincji Henan w Chinach. Do czasu odsłonięcia statuły jedności była to największa statua na świecie. Jej wysokość to 128 metrów, przy czym 20 metrów stanowi tron w kształcie kwiata lotosu. Razem z 25-metrowym budynkiem pełniącym rolę cokołu pomnik osiąga wysokość 153 metrów. W 2008 roku szczyt wzgórza, na którym znajduje się pomnik, został przekształcony w kolejne dwa cokoły. Wobec tego 2008 roku za wysokość pomnika podaje się 208 metrów. Szacuje się, że do budowy konstrukcji wykorzystano 1100 miedzianych elementów. Budowa statuły została wstępnie zakończona w 2002 roku. Koszt całego projektu osiągnął wartość około 55 milionów dolarów. Wieża Idei Juche. Pomnik znajdujący się w Pjongjangu w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej usytuowana jest na południowym brzegu rzeki Taedonggang, naprzeciw znajdującego się po drugiej stronie tej rzeki placu Kim Il-sena. Powstała w 1982 roku, aby upamiętnić 70. rocznicę urodzin Kim Il-sena. Ceremonia odsłonięcia odbyła się w 1982 roku w dniu 70. urodzin wielkiego przywódcy. Pomysł stworzenia monumentu oficjalnie przypisuje się Kim Jong-ilowi, jednak wywiady z byłymi północno-koreańskimi urzędnikami zdały się świadczyć przeciwko tej tezie. Nazwa wieży pochodzi od idei Juche, wymyślonej przez Kim Il-sena. 170-metrowa konstrukcja, której kompozycja przedstawia płonący znicz, składa się z wysokiej na 150 metrów czworobocznej, zwężającej się ku górze iglicy, zbudowanej z 25 550 granitowych bloków. Na pewno kojarzycie tę słynną amerykańską figurę przedstawiającą prezydentów Stanów Zjednoczonych. Otóż jest on dość spory, ale nie tak spory, jak pomnik, przy którym amerykański symbol jest karzełkiem. Pod koniec XX wieku w chińskim mieście Zhangzhou rozpoczęto budowę pomnika legendarnych władców Żółtego Cesarza Hang Di i jego brata czczonego jako bóstwo płomiennego cesarza Yan Di. Na pół mityczne postaci nie tylko doprowadziły do zjednoczenia plemion nad Żółtą Rzeką. Żółty Cesarz uważany jest za wynalazcę pisma, kompasu, koła garncarskiego, kalendarza, astronomii, matematyki, medycyny. Po 20 latach dzieło było gotowe. Pomnik braci, uważany za twórców Chin, mierzy 106 metrów wysokości. Dla porównania słynne głowy amerykańskich prezydentów mają po 18 metrów. Pomnik Piotra Wielkiego. Pomnik znajdujący się w Moskwie, w Rosji, wzniesiony w latach 1996-97 na polecenie władz Moskwy na sztucznie wzniesionej wyspie u zbiegu rzeki Moskwy i kanału spustowego. Pomnik został zaprojektowany i wykonany przez gruzińskiego rzeźbiarza dla uczczenia 300-lecia istnienia rosyjskiej marynarki wojennej, którą utworzono właśnie na polecenie Piotra Wielkiego. Całkowita wysokość pomnika wynosi 98 metrów, przez co jest on najwyższym wolnostojącym posągiem w Rosji, siódmym pod tym względem na świecie. Matka Ojczyzna wzywa, monumentalny posąg w Wołgogradzie, poświęcony radzieckim żołnierzom walczącym w bitwie stalingradzkiej, jedna z najważniejszych rzeźb na świecie, symbol i atrakcja turystyczna Wołgogradu. Na lokalizację pomnika wybrano Kurhan Mamaja. Najwyższe wzniesienie na terenie Stalingradu, o które w trakcie bitwy toczyły się niezwykle ciężkie walki, a zarazem miejsce pochówku 34 tysięcy radzieckich żołnierzy poległych w obronie miasta. Wstępnie prace nad konstrukcją monumentu rozpoczęły się w 1959 roku. Zespołem rzeźbiarzy i architektów kierował Jewgenij Wuczetycz, natomiast za prace inżynieryjne odpowiadał Nikołaj Nikitin. Pierwotnie pomnik miał przedstawiać kobietę niosącą czerwony sztandar, u której stóp klęczał radziecki żołnierz. Ostatecznie przybrał on kształt kobiety z uniesionym ku niebu mieczem. Nawiązująca do antycznych wyobrażeń bogini Nike i zwrócona symbolicznie ku zachodowi postać jest alegorią ojczyzny
wzywającej swoich synów do walki z najeźdźcą. Wysokość monumentu miała nie przekraczać 36 metrów, jednak na polecenie ówczesnego przywódcy ZSRR Nikity Chruszczowa zwiększono ją do 85 metrów, tak aby posąg stał się największą rzeźbą na świecie. Matka ojczyzna otrzymała twarz Walentiny Izatowej, mieszkanki Stalingradu, która pozowała rzeźbiarzom. Prace trwały w sumie 8 lat. Pomnik afrykańskiego odrodzenia, wzniesiony na początku wieku, najwyższy w Afryce pomnik, to wyjątkowo kontrowersyjne dzieło. Na pomysł, by go zbudować, wpadł prezydent Senegalu, Abdoulaye Wade. Według jego zamierzeń, wykonana z brązu, zniesiona w Dakarze statua ma symbolizować wyjście Afryki z wieków nietolerancji i rasizmu. Idee całkiem szczytne, ale gorzej z praktyką. Otóż sam Wade już na wstępie zagwarantował sobie 35% wpływów z zysków. Aby było ciekawiej, pomnik został wybudowany przez ludzi z Korei Północnej. Żeby było jeszcze ciekawiej, wielu przedstawicieli społeczności senegalskiej to muzułmanie, którym nie podobały się półnagie postacie przedstawione w tym pomniku. A już w ogóle szczytem wszystkiego jest bardzo monumentalny pomnik na tle slumsów. Statua Wolności. Posąg na wyspie Liberty Island u ujścia rzeki Hudson do Oceanu Atlantyckiego w regionie metropolitarnym Nowego Jorku. Nieoficjalny symbol wolności Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych. Wyspa Liberty wraz z wyspą Ellis stanowi kompleks będący własnością federalną i zarządcy przez National Park Service. Administracyjnie należy do stanu Nowy Jork. Ten monumentalny, neoklasyczny obiekt został wzniesiony w latach 1884-86 według projektu Gustawa Eiffla. Jest to dar narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego, upamiętniający przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1924 roku został uznany za Narodowy Pomnik Stanów Zjednoczonych, a w 1984 wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Figuruje również w rejestrze National Register of Historic Places. Pomnik Genghis Khana. Przed wiekami Mongołowie opanowali większość znanego im świata. Ich imperium rozciągało się od Korei poprzez Chiny, Bliski Wschód i Rus, sięgające Europy. Koczownicze plemiona w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat stworzyły drugie największe w dziejach państwo, ustępujące tylko Imperium Brytyjskiemu. Twórcą mongolskiej potęgi był Genghis Khan, znany wcześniej jako Temujin. Pamięć o tym niezwykle utalentowanym władcy trwa w Mongolii do dzisiaj, a bogacące się państwo na początku wieku rozpoczęło budowę monumentalnego pomnika swojego najsłynniejszego przywódcy. Figura Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. No oczywiście trzeba było tutaj umieścić polski akcent. Żelbetonowa rzeźba w Świebodzinie, wzniesiona w 2010 roku, przedstawia Jezusa Chrystusa. Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 metrów. Pomnik wzniesiony został na liczącym 16,5 metra wysokości sztucznie usypanym kopcu. Masa konstrukcji to 440 ton. Koszt całej budowy szacuje się na 6 milionów złotych. Forma rzeźby nawiązuje do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest to 3 metry wyższa. Wysokość samej statuły wraz z koroną jest aż o 6 metrów większa od tego w Brazylii. Obecnie statua pomnika w Świebodzinie jest najwyższą rzeźbą przedstawiającą Jezusa na świecie. W czerwcu 2011 roku w Limie w Peru stanęła podobna, licząca 37 metrów, figura Chrystusa Pacyfiku. Sama statua jest nadal najwyższa na świecie. Łuk Zjednoczenia. Mogłoby się wydawać, że największe łuki triumfalne powstały w starożytnym Rzymie. Nie jest tak niestety. Największy na świecie pomnik w formie łuku powstał w Korei Północnej. Mimo ogromnych problemów gospodarczych tego kraju, władze nie zaniedbały wznoszenia dowodów swojej wielkości. Poza opisywanym na łamach Gecetomanii hotelem zagłady w 2001 roku, rozpoczęto budowę Łuku Zjednoczenia. Ten gigantyczny pomnik ma upamiętnić ogłoszoną przez Kim Il-sena ideę zjednoczenia obu Korei i przedstawia dwie 30-metrowe koreanki reprezentujące północ i południe, trzymające w rękach kulę ziemską z mapą zjednoczonego państwa. No cóż, jak wiecie,
Dlatego zjednoczenia nigdy nie doszło. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.